Witam serdecznie wszystkich, dobry wieczór. Dziennik naukowy 22.10.2023 15.47, oczywiście osoba, która to napisała, się nie podpisała, a szkoda. Asteroidy mogą skrywać pierwiastki. To powinno być napisane z poza układu okresowego. No niestety. Składająca się w dużej mierze z metali asteroida Psyche. Wiecie, o co chodzi? Ja już ten temat omawiałem na swoim kanale YouTube, ale wam opiszę go jeszcze raz. Gęstość niektórych obiektów krążących w Układzie Słonecznym jest tak duża, że nawet gdyby zbudowane z najcięższych pierwiastków znanych na Ziemi, to nie wyjaśniałoby to uzyskanych w pomiarach wyników. To sugeruje, że mogą zawierać ultragęstą materię zawierającą super ciężkie pierwiastki nieznane na naszej planecie. Przewidywania zachowania takich pierwiastków mogą pomóc w wyjaśnieniu właściwości i budowy gęstości gęstych asteroid. W roku 2012 Beaumont Carey oszacował masę asteroidy 33 Polaihemia na podstawie wpływu grawitacyjnego na inne ciała Układu Słonecznego, jednakże uzyskane wyniki wprowadziły go w zdumienie. Asteroida wydawała się za gęsta, biorąc pod uwagę jej rozmiary, to wskazywało na błąd w obliczeniach lub w nieznaną ultragęstą materię zbudowaną z nieznanych na Ziemi super ciężkich pierwiastków. Jest to teoretycznie możliwe. Tak naprawdę nie wiemy ogólnie, jaki sposób powstał Układ Słoneczny, bo to wszystko, co mamy do tej pory, to są tylko teorie i teorie. Kiedyś oglądałem w 1999 taki program naukowy. On był tam parasowiecki, ale powiem szczerze, ten, kto go robił, miał łeb na karku, bo oni sugerowali, rosyjscy naukowcy sugerowali, że przed naszym Układem Słonecznym wybuchła super ciężka jakaś gwiazda, potem ten pył się zagęścił i utworzył się nasz Układ Słoneczny. I powiem szczerze, nie mam nic do Rosjan, potępiam ich działania na Ukrainie, ale powiem szczerze, jeżeli chodzi o naukę, to oni przodują. Tak naprawdę oni przodują. Może ich niektóre teorie czy urządzenia są prymitywne, ale te prymitywne urządzenia działają. A zachodnie czy wschodnie wynalazki Amerykanów czy Chińczyków czy Japończyków rozpierdalają się na potęgę. No. Super ciężkie pierwiastki to takie, które mają dużą liczbę protonów w jądrze. Liczbę tę oznacza się literą Z. I jest to 3 liczba atomowa. Kilka lat temu uzupełniono układ okresowy o 4 nowe pierwiastki. Najcięższy z nich, z nowych pierwiastków i w ogóle najcięższy pierwiastek układu okresowy nazwany oznaczeniem ma Z równa się 118. Nazwano go na cześć akademika i odkrywcy Jurijego Ogasimowa. Uzyskany został po raz pierwszy w 2002 roku w wyniku bombardowania Kalifornu 249 atomami wapnia 48. Bombardując atomy innych, jak to się mówi, pierwiastków, można uzyskać w ogóle dziwne rzeczy.
Zgadzam się, tu panowie bardzo mądrze piszą, da się to zrobić, jest to do zrobienia, wszystko jest możliwe, tylko trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć. Choć nic cięższego od Sumeru nie zaobserwowano, te asteroidy podobnie do 33 Polyhamia mogą właśnie takie pierwiastki zawierać. Jan Rafelski i jego zespół z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Arizony w Tucson w USA sugerują, że mogą być to pierwiastki superciężkiej o liczbie atomowej wyższej niż obecna granica układu okresowego. Modelowali oni właściwości takich potencjalnych pierwiastków, korzystając z modelu struktury atomu Tomasa Fermiego. O, pan Fermi. Stabilności jądra przewidywanej dla Z164. Praca ta została opublikowana w EPJ+. No, to jakiś tam chyba link do tego, czy to tam 33 polimania. No i też no. Pierwiastki superciężkie definiuje się jako te, które mają Z powyżej 104. Te o liczbie atomowej pomiędzy 105 a 118 zostały wytworzone eksperymentalnie, ale mają niestabilne i bardzo mało, bardzo krótkie okresy półtrwania, dlatego mają jedynie znaczenie akademickie i badawcze. Jednak prace teoretyczne sugerują, że wokół liczby atomowej 164 istnieje wspomniana już wyspa stabilności, gdzie superciężkie pierwiastki powinny być bardziej stabilne i utrzymywać się znacznie dłużej. Gęstość superpierwiastków rośnie wraz z ich masą atomową. Można zatem oczekiwać, że superciężkie pierwiastki będą też niezwykle gęste. No, najgęstszym stabilnym pierwiastkiem jest rzadki osmium Z76, a jego gęstość wynosi około 22,51 g na centymetr sześcienny. No to jest to dużo, dużo. I jest około dwukrotnie większa niż w przypadku ołowiu. Ołow, mordę. Obiekty astronomiczne o większej gęstości niż określone w nim ultragęstych, zwanych obiektów Z, no to z angielskiego. Najbardziej znanym cudo jest asteroida 33 Polyhamia, która znajduje się w głównym pasie planetoid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Jej gęstość obliczona jest na około 75 gram na centymetr sześcienny. Według badaczy z grupy Reflekskiego 33 Polyhamia i podobne obiekty mają składać się częściowo z pierwiastków powyżej Z118. Sporowy, długi ten, powiem wam szczerze, długi ten artykuł jest. O, ale mamy chyba czas, nie? 6% baterii, fajnie. Superciężkie pierwiastki i prawdopodobnie stabilne. Ile tego jest jeszcze? O, już koniec, dobra. Jeszcze robimy to. Rafelski ze współpracownikami, korzystając z modelu struktury atomu Tomasa Fermiego, podjął, że próby scharakteryzowania potencjalnych superciężkich pierwiastków, ich obliczenia potwierdziły przewidywania, że atomy zawierające około 164 protony w jądrze będą prawdopodobnie stabilne. Co więcej, wyniki zasugerowały, że stabilny pierwiastek OZ równa się 164 będzie miał gęstość pomiędzy 36,0 a 68,4 grama na centymetr sześcienny. To zakres, który zbliża się do wartości zmierzonej dla asteroidy 33 Polyhamia. Celem tego badania było ustalenie, czy mogą istnieć cudo o ekstremalnej gęstości bez potrzeby mieszania w sprawę przywołanej zwykle w podobnych przypadkach dziwnej lub
ciemnej materii napisali badacze w publikacji, nasze wyniki dotyczące gęstości masy pozwalają nam postawić hipotezę, że jeśli superciężkie pierwiastki są wystarczająco stabilne, mogą istnieć w jądrach gęstych asteroid takich jak 33 Polychymia, dodał zespół. No i fajnie, obrobiliśmy sobie temat. No to jest asteroida Psyche i tak to ono wygląda. I tutaj dlatego NASA właśnie wysyła do tej asteroidy, powiem wam szczerze, misję, bo ta misja ma odkryć, co tam naprawdę się znajduje. A ja powiem wam szczerze, już co tam się znajduje, nawet jak jeszcze nie wiem, co tam się znajduje. Powiem wam tak, tam się znajdują metale ziem rzadkich, złoto i wiele innych. I powiem wam szczerze, na tą planetozymala będzie dosłownie boom. Będzie wyścig wszystkich mocarstw na świecie do tego planetozymala, dlatego że to będzie nowa kopalnia. Wiecie, zasoby nam się kończą, kończy nam się lit, kończy nam się kobalt, kończy nam się inne wiele rzeczy do wytwarzania smartfonów, laptopów, procesorów i tak dalej. A taka planetozymal, jak Psyche, to jeżeli okaże się, że wszystko jest to, co my potrzebujemy jako mieszkańcy Ziemi, to powiem wam szczerze, wszyscy będą się ścigać, żeby drążyć tą asteroidę wzdłuż i wszerz. To jest logiczne, że jeżeli dana cywilizacja na prawie pierwszym etapie rozwoju w skali Kardaszewa znajdzie w swoim układzie gwiezdnym dosłownie skarb w takiej postaci, to zrobi dosłownie wszystko, żeby posiąść jego bogactwa. To tylko kwestia czasu. Mam nadzieję, że miło wam się słuchało. Pozdrawiam. Piorun Burza Elektryk. Oczywiście dam link do artykułu.